Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokółce. Kto przedstawi projekt? Pan pełnomocnik Antoni Stefanowicz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak Państwo przypominają sobie z poprzedniego roku, podstawą montażu finansowego do wniosku naszej spółki komunalnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce, złożonego w sprawie PSZOK-u w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, był montaż finansowy polegający na dofinansowaniu, wniesieniu wkładu pieniężnego w kwocie 1 000 000 złotych poprzez podniesienie kapitału zakładowego, jak również przekazanie działki przy ulicy Białostockiej o wartości przekraczającej nieco 600 000 złotych. W trakcie procedowania tego wniosku okazało się, że dojdzie do kumulacji pomocy publicznej, to znaczy, że kwota 3 100 000 to jest planowanego dofinansowania, to jest 68% dotacji we wniosku, plus dofinansowanie prowadzenia PSZOK-u, umowa w ogólnym interesie gospodarczym, plus wkład ze strony gminy przed chwilą wspomniany, będzie kumulacja pomocy publicznej. Z tego też względu proponujemy alternatywne sfinansowanie tego zadania wkładu własnego poprzez spółkę MPWiK, aby nasza spółka mogła uzyskać zdolność kredytową w zakresie gospodarki odpadami. Przypominam, że tej zdolności na chwilę obecną nie ma i w sposób księgowy nie może jej uzyskać z działalności wodno-kanalizacyjnej, ponieważ te księgowości powinny być w sposób wyodrębniony prowadzony. Księgowość w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej jest, koszty dokładnie są podstawą do określenia taryfy na wodę i odbiór ścieków, aby spółka nasza mogła uzyskać zdolność kredytową. Próbujemy ją dofinansować, przy czym podkreślam, to nie jest przekazanie dofinansowania poprzez podniesienie wkładu na fundusz zakładowy, nie jest bezpośrednim zakupem przedsiębiorstwa MPO w Sokółce. Ufamy, że pan prezes Tomasz Brańko podejmie decyzję biznesową. My ją tylko umożliwiamy dla niego, natomiast szczegóły, warunki są do ustalenia przez pana prezesa, w jakiej kwocie i kiedy, czy ewentualnie dokona zakupu udziałów 100%. Stawiamy tutaj warunek 100% udziałów w przedsiębiorstwie MPO Sokółka. I jeżeli będzie ten element gospodarki, jeżeli gmina Sokółka poprzez zakup przez spółkę komunalną MPWiK, przedsiębiorstwo MPO w Sokółce, uzyska w ten sposób kontrolę nad bardzo istotną częścią gospodarki odpadami. Nie chciałbym wracać do historii. Niefortunne decyzje w latach poprzednich starostwa i gminy spowodowały to, co w tej chwili mamy w Karczach. Niemniej jednak działania w ostatniej kadencji, skuteczne działania doprowadziły do tego, że w sposób niekontrolowany nie są tam wwożone w tej chwili odpady. Jest nadzieja, że w najbliższym czasie gmina Sokółka zarówno nad tak zwanym starym i nowym składowiskiem w Karczach odzyska pełne władztwo i myślę, że w zgodzie z kierunkiem też wskazanym przez nasz rząd w chwili obecnej, aby podmioty publiczne odzyskiwały władztwo nad zadaniami publicznymi, ponieważ ten kierunek prywatyzacji, a w zakresie szczególnie gospodarki odpadami okazał się nieskuteczny. Także myślę, że tutaj wpisujemy się też w taką ogólną tendencję, która w tej chwili została zakreślona przez rząd pana premiera Morawieckiego. Także bardzo proszę o rozważenie i o ufność, że pan prezes Tomasz Brańko dokona właściwego wyboru. Stroną tego przedsięwzięcia nie jest gmina Sokółka. Jeszcze? Jeszcze jakbym mogła kontynuować. Panie prezesie, bardzo bym prosiła o przedstawienie informacji odnośnie PSZOK-u, bo są jeszcze pytania, i o przedstawienie wizualizacji, bo niektórzy radni są po raz pierwszy w tej kadencji, tego PSZOK-u nie widzieli. Panie prezesie, proszę. Zależy mi, drodzy Państwo radni i mieszkańcy, abyście wiedzieli dokładnie, na co przeznaczany jest ten 1 800 000 złotych. Żebyście wiedzieli, na co idą pieniądze gminy Sokółka. Bardzo proszę, pan prezes. Jest to wstępny projekt. Szanowna Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jest to wstępny projekt punktu selektywnej zbiórki odpadów, który przedsiębiorstwo nasze ma zamiar wybudować w przeciągu najbliższych 2 lat, na które to pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 700 000 złotych, z czego 1 700 000 to będzie wkład własny. Taki był warunek, tylko 2 gminy w Polsce dostały to dofinansowanie w Narodowym Funduszu, nasza gmina jeszcze jedna, więc uważam, że jest to bardzo ważna w tej chwili sprawa. Batalia trwała o to 2 lata i myślę, że mieszkańcy Sokółka zasłużyli na taki punkt zbiórki odpadów. Zaznaczam, że to nie jest wysypisko śmieci, to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów. Będą tam trafiały takie odpady codzienne, jak chociażby jesienne liście, jakby chociażby gruz z rozbiórki, gdzieś tam jakieś ściany w domu, tak? Nie całego budynku, no bo wiadomo, że są pewne ograniczenia, ponieważ mieszkańcy będą mogli przywozić tam bezpłatnie odpady, ale do pewnej wielkości, tak? Do pewnego tonażu, no nie będzie można niezliczoną ilość ton tego wozić, tak? Również będzie można tam przywozić opony zużyte, butelki plastikowe, kartony, gałęzie, bo będzie również tam rębak do rozdrabniania gałęzi, wycięte u siebie w sadzie, no i wszelkiego rodzaju takie zwykłe odpady. Nie będą to odpady komunalne typu odpady zmieszane i takie inne, które muszą trafić do odpowiednich instalacji. Można. Bardzo proszę pana radnego. Panie prezesie, pan wspomniał na przykład o gałęziach czy o gruzie, tak? Są to odpady problematyczne do transportu. Czy na przykład w ramach funkcjonowania PSZOK-u będzie można taką usługę odbioru takich odpadów zamówić i wtedy jak jest odpłatnością, jeżeli będzie ona przewidziana? Będzie można, ale będzie można również... Będzie można również, tutaj są takie 2 przyczepki typu lekkiego, będzie można je wypożyczyć i sobie przywieźć te odpady na punkt selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj również będzie obok myjka do mycia przyczepek, więc jeżeli ktoś sobie ją ubrudzi, nie tylko tą wypożyczoną, ale i własną, będzie mógł w ramach tej usługi sobie ją wymyć przed wyjazdem na publiczną drogę. Tutaj w tym budyneczku z przodu, bo jak widzicie Państwo, jest to teren obok oczyszczalni ścieków. Jest to wjazd między obecną stacją paliw a takim starym punktem skupu żywca w Sokółce. Jest to rozpadający się budynek i ten budynek zostanie zburzony i tutaj stanie salka edukacyjna i pomieszczenia dla pracowników, którzy będą nadzorowali oczywiście przywóz tych odpadów. To jest istniejący budynek, który zostanie zaadoptowany. Tutaj będą też budyneczki dobudowane i tu jeszcze jeden budynek będzie dobudowany. W tym budynku będzie się znajdował sprzęt elektroniczny i tak zwana naprawa techniczna, czyli obecnie bardzo popularne słowo second life, czyli drugie życie dla sprzętu elektronicznego, bo być może nie wszystko trzeba wyrzucać, da się naprawić. Dopiero wszystkie jakieś różnego rodzaju gabaryty będą tutaj wyrzucane, czyli to jest daleko od drogi, tu nie ma żadnych budynków, tu już są tylko łąki zalewowe. I tutaj w tym miejscu będzie jeszcze taki przykładowy dla naszych dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa kompostownik, jak można odpady, bioodpady kompostować, niekoniecznie trzeba je wyrzucać i wywozić. Również tutaj będzie taka całoroczna ścieżka ekologiczna, edukacyjna dla wszystkich. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania do Pana Prezesa? Ja mam takie pytanie, bo tu wygląda na to, że wartość tej inwestycji to jest 5 200 000 złotych. Jak wpłynie to na cenę śmieci dla mieszkańców? Jaka jest amortyzacja? Jak to mniej więcej wpłynie na śmieci dla mieszkańców? Zostało to obliczone w taki sposób, iż ażeby przez najbliższe 13 lat, czyli przez trwałość projektu, cena dla mieszkańców nie została zmieniona na podstawie budowy tego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Chyba że cena odpadów na rynku wzrośnie tak znacząco w naszym kraju, od czego, na co nie mamy my wpływu, ani państwo jako rada, ani burmistrz Sokółki, ani przedsiębiorstwo nie ma na to wpływu, Więc PSZOK w Sokółce istnieje w prywatnej firmie, I cena funkcjonowania PSZOK-u jest wliczona w obecną cenę śmieciową, więc ta cena zostanie po prostu od ceny śmieciowej odjęta, to jest ta sama cena. Czy ktoś? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cenną tutaj istotną informacją jest jeszcze ta, że od wartości dotacji, czyli od tej wartości 3 100 000 przedsiębiorstwo MPWiK, jeżeli to wykona, nie może naliczać amortyzacji, czyli nie wpływa to na wzrost kosztów. Ale od wkładu własnego tak. Tak. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Prezesa? Dziękujemy. Pan Radny Szczebiot, bardzo proszę. Panie Prezesie, Pan Burmistrz powiedział, że mamy nadzieję, że rzetelnie Pan przeprowadzi rozeznanie rynku, negocjacje w sprawie zakupu. Ja mówiąc te słowa mam na myśli to, że my podejmujemy uchwałę intencyjną w sprawie ewentualnego zakupu. Chciałbym, żeby za jakiś czas miał Pan z czystym sumieniem i podniesionym czołem argumenty do przekazania nam, że dokonano tego zakupu rzetelnie, przemyślane, wynegocjowano cenę, bez żadnych podtekstów, ale oczekuję też rzetelnego wyjaśnienia, jak to przebiegało. Dziękuję. Również mam taką nadzieję. Oczywiście wycena spółki MPO została dokonana przez biegłych rewidentów, przez rzeczoznawców sądowych, także możemy liczyć, że to jest rzetelna wycena, Oczywiście mamy cały raport, nie został on jeszcze zanalizowany do końca, przeanalizujemy, tylko należy zaznaczyć, że to jest całościowa wartość przedsiębiorstwa, czyli z gruntami, z majątkiem trwałym, z pojazdami, ze wszystkim, co się w tym przedsiębiorstwie znajduje. Także to nie jest zapłata, to nie jest cena za nazwę przedsiębiorstwa, To jest cena za realną wartość materialną tego przedsiębiorstwa. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Szanowni Radni, ta uchwała jest tylko i wyłącznie uchwałą intencyjną. Taką, którą Państwo podejmowaliście odnośnie wsparcia budowy wiaduktu. To jest wyrażenie Waszej woli, ale też wiedzy na ten temat, że coś takiego MPWiK ma zamiar dokonać. To, że chcemy przejąć gospodarowanie odpadami, żeby było wyłącznie w 100% własnością gminy i żeby to gmina była właścicielem i gospodarowała tak majątkiem, zasobami i finansami, aby tą gospodarkę odpadami prowadzić prawidłowo. Ta uchwała jest, zaznaczam, intencyjną, natomiast Państwo mają poprzez wyrażenie swojej woli, mają tą świadomość dokładnie na co idą gminne pieniądze. Stąd bardzo chciałam, żeby Pan Prezes pokazał projekt PSZOK-u, ponieważ niektórzy radni byli w poprzedniej kadencji, a my postaramy się Państwa zadowolić, nie tylko Państwa radnych, ale również mieszkańców gminy, tak aby w przyszłości nie mieć problemu z wywożeniem śmieci, z wywożeniem odpadów wielkogabarytowych, aby można było edukować dzieci i młodzież, bo od tego trzeba zacząć przede wszystkim, żeby później móc prawidłowo segregować odpady i żeby nie było problemów z segregacją odpadów, ale też żebyśmy mogli w przyszłości dążyć do tego, byśmy mogli swoją gospodarkę prowadzić tutaj na miejscu, nie gdzieś za Białymstokiem, nie gdzieś pod Lublinem czy w Radzyniu, ale tutaj właśnie w Sokółce i tylko i wyłącznie dla mieszkańców naszej gminy. Drodzy Państwo, jeszcze padło takie pytanie, tutaj wychodząc usłyszałam i chciałabym od razu publicznie powiedzieć. Moje słowo to jest słowo. I na pytanie jednego radnego do drugiego, że prezes będzie zmieniony, MPO, nie, ja nie wyrażam takiej woli. Pan prezes, który jest, wszyscy pracownicy, którzy są, pozostaną na swoich miejscach pracy, tam gdzie są, warunki ich nie ulegną pogorszeniu, mogą się tylko polepszyć czasem. Natomiast zmienia się tylko właściciel. Właścicielem spółki MPO wówczas stanie się spółka gminna MPWiK. To znaczy, że gmina ma władztwo całkowite w 100% nad jedną i nad drugą spółką. Czyli czytaj, gospodarowanie odpadami jest zadaniem własnym gminy Sokółka, każdej gminy, a gospodarowanie odpadami w Sokółce będzie w pełni własnością gminy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tutaj wyrażałem swoje obawy na Komisji Infrastruktury, ponieważ pozwolę sobie podzielić się swoim doświadczeniem, przykrym doświadczeniem z tego typu sytuacji. Dlatego Pani Burmistrz mówiła tutaj o świadomości, o pewności radnych, na co będą wydawane ich pieniążki. Uchwała jest intencyjna, natomiast Państwa narracja jest już z przekonaniem, że ta spółka zostanie kupiona. Moje obawy budzi rzetelność wyceny, z całym szacunkiem dla rewidenta, który, tak jak w innych sprawach, biegły rewident sądowy, toczył się sprawy przed sądem, czy administracyjnym, czy karnym przez wiele lat i każda ze stron ma swojego biegłego rewidenta, który przedstawia zupełnie inną wycenę, bo można wycenić samochód za 100 tysięcy, tak, i za 60 i za 140. Jest to obiektywne i każdy z tych biegłych będzie miał swoją rację. Ja chciałbym Państwu zacytować fragment, który znalazłem w internecie, firmy audytorskiej, która gdzieś pod Piotrkowem Trybunalskim wykonywała podobne zlecenie dla samorządu gminnego i powiem Państwu mniej więcej później o co chodzi. Wykup udziałów spółki N przez jednostkę samorządu terytorialnego Y było przedmiotem wielomiesięcznych rozmów i analiz prawnych i finansowych zleconych przez gminę Y zewnętrznej naszej firmie audytowej. Należy zaznaczyć, iż spółka N swoją działalność prowadziła na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin w zakresie działań publicznych. Utworzyliśmy zatem zespół składający się z 4 najbardziej doświadczonych pracowników naszej firmy, 3 z zakresu księgowości, 1 z zakresu prawa. Przez cały ten okres czasu przedstawiciele gminy oraz naszej firmy audytowej mieli nieograniczony dostęp do dokumentacji spółki N. W tym procesie aktywnie uczestniczyli radni gminy, którzy na licznych spotkaniach otrzymywali bieżące informacje z procesu przygotowania komunalizacji spółki N. Zostały opracowane możliwe scenariusze przyszłego funkcjonowania spółki N oraz zaangażowanie ze strony konkurencji oraz zmieniającej się koniunktury na rynku w porównaniu do zasobów i możliwości spółki N. Nasza firma audytowa dokonała własnej wyceny przedsiębiorstwa, z którą nie zgodził się zarząd spółki N. W wyniku zgromadzonego materiału władze gminy na podstawie naszej rekomendacji wraz z Radą Miasta postanowiły zrezygnować z zakupu firmy ze względu na zbyt duże ryzyko utrzymania spółki na rynku bez dalszego dofinansowania i restrukturyzacji firmy N. a tym samym obciążenia budżetu miasta, co mogłoby się wiązać ze znacznym ograniczeniem inwestycji w najbliższych latach, gdyby takie przejęcie udziału spółki nastąpiło. Szanowni Państwo, na podstawie tej uchwały, a także uzasadnienia tej uchwały, nie mogę podjąć decyzji za tym, żeby nawet intencyjnie wyrazić zgodę na zakup spółki MPO Sokółka, mimo że tą spółkę cenię i znam od wielu lat. Nie wiem, czy spółka MPO Sokółka jest warta tych pieniążków, za które jest tutaj mówione, że będzie wykupiona, czyli tam 1 780 000. Nie wiem, czy spółka nie ma tak zwanych trupów w szafie, bo nikt tego nie mógł sprawdzić. Poza tym, to jeżeli ktoś się chce napić mleka, to nie kupuje tak zwanej krowy, zwłaszcza że ta krowa jest schorowana i może nie dożyć lipca. Szanowni Państwo, dlatego mój wniosek jest taki, żeby w paragrafie pierwszym po słowach spółce prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami wykreślić, w tym rozważenie zakupu przez spółkę 100% udziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Sokółce z siedzibą ulicy Targowa. I dlatego, żeby zdjąć ciężar z barków radnych, ponieważ to radni będą karnie odpowiadać za podniesienie tutaj ręki. I oprócz tego sobie fundujemy CBA i pewnie i prokuratora. Dlatego ja rekomenduję i wnoszę o wykreślenie, a jeżeli spółka MPWiK będzie chciała zakupić spółkę MPO Sokółka, to ma środki i niech decyduje sama. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, macie tekst uchwały, jest ona bardzo krótka, jest to uchwała intencyjna. Natomiast to, co przeczytał Pan, Panie Przewodniczący, z całym szacunkiem, rzeczywiście Pan znalazł, jest wiele takich, ja przynajmniej 3 znalazłam takie sytuacje w kraju, ale te sytuacje nie tyczą się gminy Sokółka, ponieważ spółka MPWiK nie jest jednostką samorządu terytorialnego i to gmina nie kupuje spółki, tylko spółka, ewentualnie spółkę. I gmina Sokółka nie będzie decydowała wprost, prawda, nie będzie miała takiego wpływu. Wpływ będziemy mieć przez MPWiK, jeżeli spółkę MPWiK zakupi spółkę. Oczywiście MPO potencjalnie, jeżeli zostanie zakupiona przez spółkę gminną, będzie również pod władztwem gminy, ale pośrednio, bezpośrednio będzie pod władztwem MPWiK, któremu wszyscy Państwo radni powierzyliście gospodarkę odpadami. Przekazanie 1 800 000, ja bym była za kwotą 1 800 000, tam trzeba koniecznie zmienić, to na pewno trzeba zmienić. Natomiast przekazanie kwoty 1 800 000 na gospodarowanie odpadami, w tym rozważenie zakupu, jest to uchwała tylko i wyłącznie intencyjna. Tutaj decydują negocjacje, decyduje Pan prezes MPWiK. To, co Pan przeczytał, tyczy się wykupu gminy przez gminy jakiejś, spółki przez jakąś tam gminę w Polsce. Państwo radni, my nie kupujemy jako gmina Sokółka spółki prywatnej. My nie kupujemy. Gdybyśmy wykupywali, wtedy byłabym w obowiązku, czy też łączyli spółki, dokonać analiz. To jest wszystko formalnie i proceduralnie uregulowanie w przepisach prawa. I jeżeli mają jakiekolwiek służby przyjść, niech przychodzą. Niech przychodzą, nie badają, ja nie mam nic do ukrycia, ani Państwo radni, ani prezes MPWiK. Ta sytuacja tylko i wyłącznie dotyczy wykupu jakiejś spółki przez jakąś gminę, o której Pan mówił. To nie dotyczy ta sytuacja gminy Sokółka. A odnośnie rzetelności wyceny, to należy zapytać o to bezpośredniego zainteresowanego, który gospodaruje odpadami w tym momencie, gospodarką odpadami w naszym mieście, pana prezesa Tomasza Brańko. Bardzo proszę, pan prezes. Jakby po wspólnych rozmowach z firmą MPO została wybrana firma do wyceny. Naszym warunkiem było to, żeby to nie była jakaś gdzieś tam prywatna firma, nie wiadomo skąd. Warunkiem było, żeby to była jakaś rodzima firma, która zna się na rodzimym rynku. Wybrana została firma NOT, która zrzesza w sobie wszelkiego rodzaju rzeczoznawców i biegłych sądowych i uważam, że jest to rzetelna firma. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Panie prezesie, to, że firmy są rzetelne, to my wiemy i wiemy po prostu, że kto płaci, ten wymaga. Chodzi też nam o to, jak pani burmistrz powiedziała, że gmina Sokółka nie kupuje tego bezpośrednio. Natomiast konsekwencje zakupu tej spółki mogą bezpośrednio odczuć nasi mieszkańcy, którym zafundowaliśmy 100% podwyżkę śmieci w jesienią 2019 roku. No, ale jest opinia, że to radni, prawda? Bo nieważne jaki jest później, kto głosował, jaki jest rezultat. I w związku z tym wydaje mi się, że jest to nasza uzasadniona obawa, że może to bezpośrednio wpłynąć na cenę śmieci i to bardzo drastycznie dla każdego z naszych mieszkańców. Ani spółka MPO, ani spółka MPWiK, a również gmina nie ma wpływu na cenę śmieci w kraju. Ceny są ustalane przez przedsiębiorstwa, które te śmieci skupują i niestety nikt z nas nie ma na to wpływu i w żaden sposób nie będzie miał, więc no... Cena śmieci została przegłosowana przed w ogóle jakąkolwiek rozmową na temat zakupu tutaj spółki drugiej, więc no na pewno to nie miało wpływu na cenę śmieci. Dodam tylko, że wpływ na cenę śmieci, tak jak powiedział pan prezes, nie ma ani gmina, ani spółka, natomiast ma odbiorca i opłata marszałkowska. Jeżeli opłata marszałkowska, czyli ustalona przez uchwałę Sejmiku Województwa, jest to opłata marszałkowska, wzrośnie kilkadziesiąt razy, to będziemy musieli podnieść. Chyba że będziemy mieć naszą swoją spółkę, będziemy mieć być może swoje z czasem tereny, wtedy postaramy się tak zrobić mieszkańcom, żeby nie odczuli tego. Natomiast ja bym prosiła, żeby pan Antoni Stefanowicz, który zajmuje się tą sprawą, żeby się wypowiedział w tej kwestii. Bardzo proszę pan Pełnomocnik, a później pan radny Borowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pan Pełnomocnik uprzejmie wspomniał, że zastosowaliśmy podwyżkę gospodarczą. Oczywiście bardzo dalekoidące skróty środki. Środki, które przeznaczamy na gospodarkę odpadami, są środkami znaczonymi. To znaczy, że gmina musi ustalić taką płatność, która pokrywa wszelkie faktury, które są związane z gospodarką odpadami. To są przede wszystkim koszty zbiórki i uszczelniania, ale również koszty inne, drobniejsze, na przykład w zakresie edukacji ekologicznej. Ta podwyżka była w ten sposób przeprowadzona, rzeczywiście wysoka, z tego względu, że mieliśmy w latach poprzednich pewne opłaty. Regionalna Izba Rachunkowa wskazywała, że to jest stan niepożądany, że należy dążyć do stanu równowagi, tak aby równowagi oczywiście w firmie, tak aby wkłady mieszkańców w okresie czasu, czyli w roku budżetowym, mniej więcej pokrywały koszty, które przekazujemy na gospodarkę odpadami. To znaczy, że musieliśmy tą podwyżkę w tym czasie po przetargu dokonać akurat tej kwoty. W przypadku Sokółki należy też zwrócić uwagę, że ta niska kwota poprzednio, bardzo niska, wyjątkowo niska, najniższa w powiecie sokółskim i w porównaniu z gminami z powiatu białostockiego również bardzo niska, też demotywowało mieszkańców. Około 43% mieszkańców wówczas przed podwyżką wolało zapłacić wyższą stawkę i nie segregować. Przypominam, że ustawa o odpadach na kolejne lata nakłada coraz wyższe wskaźniki odzysku, 60-65 do 70% od roku 2035. Powinniśmy się z tego rozliczać i nie mieć też problemów. Jaki teraz jest skutek? Część po podwyżce, znacząca część mieszkańców, która wcześniej nie segregowała, złożyła deklarację, że będzie segregować i tą kwotę płaca niższą, jako odpady segregowane, czyli przychód z tego tytułu nie jest znacząco wyższy dla gminy Sokółka, dla budżetu gminy Sokółka, natomiast jest niewątpliwie z korzyścią dla środowiska, bo jest coraz mniej odpadów niesegregowanych, chociaż problemy z segregacją w gminie Sokółka, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, występują szczególnie w budownictwie wielomieszkaniowym. Tutaj czeka nas szereg spotkań z mieszkańcami w spółdzielniach mieszkaniowych, w wspólnotach, ponieważ spółka MPO, z tej racji, że jest to nasza spółka, ponosi dodatkowe koszty związane z przesegregowaniem tego, co trafia ze spojników z bloków, ale czas ten też już dobiega końca. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Szanowni Państwo, przyszedł Pan do stwierdzenia, że cena śmieci nie zależy od gminy Sokółka. Wobec tego pytam się, jak cena śmieci nie zależy od gminy Sokółka, to dlaczego chcecie wydać 3 miliony złotych, bo 2 miliony produkcji plus milion złotych wartość ziemi, 3 miliony złotych chcecie wydać na zakup MPO, jak też stworzenie PSZOK-u, a sprawa jest jasna. Cena śmieci będzie tak czy inaczej taka sama, czy będzie władało, czy gospodarka, która zajmowała się MPWiK-a poprzez MPO, czy firma zewnętrzna. Cena śmieci dalej będzie taka sama. A tutaj dodatkowo wydaje 3 miliony złotych, czy 2 miliony złotych gotówce plus milion bardziej działki oraz na przyszłość na pewno będziemy planować utworzenie jakiegoś składowiska odpadów na Karczach, które pociągnie dodatkowe kolejne miliony złotych. Także według mnie to jest działanie na szkody gminy. Te pieniądze powinniśmy zainwestować w inwestycje i takie moje stwierdzenie, będę głosował przeciwko, gdyż to nie jest interes gminy. Spółka miejska nigdy nie będzie miała takiej efektywności jak spółka prywatna, bo w spółce prywatnej zawsze brakuje jednej osoby do pracy. W spółce gminnej jest odwrotnie, może być 10 osób więcej, bo i tak to pieniądze są podatnika przecież. Dziękuję. Może ja odpowiem bezpośrednio Panu Radnemu. Panie Radny Piotr Szeborowski. Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy, proszę nie wprowadzać mieszkańców jubilernych błądów w kwocie 3 milionów. Mówimy w tym momencie o kwocie 1 800 000, którą Państwo przegłosowaliście. Jest to kwota, myślę, że wyjściowa i może spaść jeszcze niżej. To zależy od efektywności negocjacyjnej jeszcze między spółkami. Mam nadzieję, że Pan Prezes, jeden i drugi, jeżeli dojdzie do takich rozważań i już konkretnych rozmów końcowych, zbiją tą kwotę na korzyść gminy. Więc nie ma tu mowy o 3 milionach, o 2, o jakimś jeszcze milionie za ziemię. Proszę nie mylić się jakichś pojęć i wprowadzać błąd. Tego nie ma. Działka nigdy nie została przekazana, jest w osobie gminy, wystawimy ją na sprzedaż. Nie oddaliśmy. I milionów też nie przekazaliśmy zarządzeniu. Czy działkę przekazaliśmy teraz? Nie przekazaliśmy, nawet i zarządzenie burmistrz przekazuje, nie przekazałam. Działka jest w osobie gminy Sokółka i będziemy ją dawać na sprzedaż teraz. Dobrze. I czyli działkę dla MPWiK w tym momencie do przodu nie jest potrzebna, tak? Ale Pan ma pojęcia, może ja powiem, może Pani Prezesie... Czy to są tematy związane, Pani Burmistrz, tak, MPO z przodkiem są... Ale na tej działce, Panie Radny, Pana nie było na wielu sesjach. Bądź Pan wchodził czy wychodził. Na tej działce, którą chcieliśmy przekazać, był to jakby niepieniężny wkład na zwiększenie udziałów, prawda? Ta działka, na tej działce, co mieliśmy przekazać, nigdy nie miał powstać PSZOK. Tą działką miał dysponować jako zwiększenie udziału Pan Prezes. Sytuacja się zmieniła, nigdy tej działki nie przekazałam, ponieważ Departament Pomocy Publicznej w Narodowym Funduszu stwierdził, że nie można łączyć pomocy publicznej w tym zakresie. Więc stąd ta uchwała też i stąd te rozmowy z Państwem. Czyli ten oddziałki nigdy nie będzie podejmowany? Nie, damy ją na sprzedaż, damy ją do wykazu. Sprzedaży. Czy już tak? A, Pan Przewodniczący już w wykazie. Przepraszam, nigdy nie wyszła. Ja rozumiem tutaj pytanie do Pana Prezesa, że na wkład własny spółka, ewentualnie już MPO Sokółka jako córka spółki MPWiK wzięłaby kredyt, tak, na kwotę co najmniej 2 milionów złotych, czy na całość 5 milionów 200, żeby skredytować PSZOK? Nie no, 3 miliony 500, tak? 400, to jest 500, dofinansowanie. To jest dofinansowanie. Ale wyprzedzające, tak? Czy refundacja? Jeszcze do końca nie podjęliśmy takich decyzji z Narodowym Funduszem. Nie zostało to dookreślone. Być może końca. Trzeba będzie zamrozić i wziąć kredyt na kwotę 5 milionów. Na razie kazano nam założyć konto, tak, oddzielne na to, więc tylko takie rozmowy były prowadzone. Oczywiście będzie wzięty na to kredyt i jeżeli dojdzie do wykupu udziałów spółki MPO, prawdopodobnie sfinansowany z zysku spółki MPO. Jasne, z potencjalnego, tak, zysku. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo proszę, Pan Radny Browski. Taka moja sugestia, jeśli jest możliwość finansowania wyprzedzającego, to tylko i wyłącznie z takiego finansowania trzeba korzystać. Przecież to Pan... Oczywiście, tylko że no, nie jestem w stanie na tą chwilę powiedzieć, jakie to będzie finansowanie. Kwestia, tak. Czy we wniosku wpisaliście finansowanie wyprzedzające? Na pewno tak, była taka możliwość. Więc, ale no, dla Narodowego Funduszu też zależy, żeby jak najszybciej wydać posiadane pieniądze, ponieważ sprawa ciągnie się od 2 lat i mają zaległości w wydawaniu pieniędzy unijnych, więc też chcą szybko, bo je mają, posiadają te pieniądze. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja mam tylko ostatnie pytanie do Pana Prezesa. Czy w przypadku, gdybyśmy wykreślili tą zgodę przez Radę, miałby Pan pieniążki na wykup MPO, czy Pan by dokonał tego wykupu bez zgody Rady? Bo jest to tylko intencyjna uchwała. Pan Prezes aż się zaskoczył, to może ja odpowiem. Zawsze, skoro jest to intencyjna, to zawsze zgoda i informacja, bo tam jest rozważenie ewentualne, no jest potrzebne, żebyście Państwo mieli świadomość, bo ja wywertowałam jeszcze, powiem tak, przez parę kadencji trochę protokołów z sesji i mam informacje też od radnych, którzy zasiadali bardzo długo w radach, raz byli radnymi, raz nie byli i po rozmowach doszłam do wniosku, że warto by było wskazać i warto by było poinformować, żeby radni mieli świadomość, a nie potem mówili, że nie pamiętam jak to było, nie wiem, żebyście Państwo mieli świadomość, że jest tam rozważenie ewentualnego wykupu. A skoro to jest intencyjna, no to bardzo bym prosiła o przegłosowanie. Bo czasami w protokołach nie ma tego, albo nie powzięto uchwały, prawda? Tak było, o ile pamiętam, 15 września 2011 roku. Jeszcze Pan Radny Borowski i Pan Radny Zalka. Szanowni Państwo, skoro to jest tylko uchwała intencyjna i my mamy na swoje barki brać coś, co nie wiadomo tak naprawdę, jak się sprawa potoczy, to po co one mają głosować? Słuchajcie, jest spółka MPWiK. Ona może teraz, skoro przyznaliście na niej pieniądze, wykupić tą drugą spółkę. To jest przecież prawo handlowe jej, żeby prowadzić własne interesy. Po co radni są mieszani do tego, żeby uchwały intencyjne podejmować. Ja jak postanawiam kupić samochód, to nie pytam się nikogo, słuchaj, żoną mogę, czy tam żoną może sobie przykład, ale jeśli chodzi o żonę, oczywiście, oczywiście pytam się o samochód planie co najwyżej. Do firmy decyzję podejmuję ja, jako potrzebuję samochód, bo człowieka nie zna się na tym. Tak samo my, jako radni, się też na tym nie znamy. Wobec tego prezes powinien takie działania podejmować sam. On jest od tego prezesem, aby takie działanie podejmować, a nie konsultować, że tak powiem, z radnymi, z osobami w ogóle postronnymi w tym temacie. Sugeruję, żebyście jako radni nie głosowali w tym temacie i nie zdejmowali tutaj obarczone dużym ryzykiem taki krok, brali na swoje barki, ponieważ wy nie wiadomo jak to się potoczy i również możecie mieć, czy mieszkańcy mogą mieć do was później pretensje, że wydaliście niejako przyzwolenie na tego typu działania. To są działania suwerenne spółki, spółka chce kupić, nie kupuje. To jest jej sprawa, tylko i wyłącznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jeżeli mogę, to tylko z tą żoną. Panie radny, bardzo dobry przykład, to nie jest zły przykład, bo żona jest naprawdę potrzebna, a tą żoną jesteście wy jako radni. Nie w takim przypadku, pani burmistrz, bo my ze spółką MPWiK, która planuje działania inwestycyjne podjąć, nie powinniśmy wtrącać się w suwerenne działania prezesa. On wie, co jest dla niego dobre. On analizował sytuację finansową. My jako radni, my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest ukryte to drugie dno, które w takich przypadkach, szczególnie śmieciowych, gdzie wiadomo jaki jest rynek śmieciowy, to jest duże lobby i nie wiadomo jak to się potoczy. Także po co mamy w ogóle zabierać głos w tym temacie, w takim temacie szczególnie? Zanim reszta radnych odpowie, to jeszcze ja panu odpowiem. Żona to bardzo dobry nabytek i bardzo dobry przykład, panie radny. I wy jako żona tego ciała, co nazywa się gmina Sokółka, ja mogę być mężem już w tym momencie, dobrze? Wy jako żona to wiedzieliście od początku o różnych działaniach, różnych spółek naszych gminnych i uważam, że też powinniście wiedzieć. Ale już nie będę polemizować. Oddaję głos do innych radnych. Chciałem pan mecenas zapytać, jak to jest z tymi służbami na 3 litery, o których mówił radny Bójwicki, przewodniczący. Czy rzeczywiście jesteśmy obciążeni aż tak bardzo swoją decyzją, że mogą nami się interesować służby? Moim zdaniem, jeżeli wszyscy głosują w dobrej wierze, tak, no to myślę, że chyba tutaj nie ma takiego obciążenia, ale pani mecenas na pewno nam odpowie. Jakby umawiać te służby, to może jakiś na jeden dzień, żeby można było. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, gmina jest organem w tej sytuacji uchwałodawczym. Gmina podejmuje uchwały, stanowi o kierunkach działalności burmistrza. Przepraszam, Rada Miejska w Sokółce oczywiście. To jest organ stanowiący i kontrolny, to nie jest organ, który podejmuje decyzje, a już tutaj w tej konkretnej sytuacji to trudno mówić w ogóle o odpowiedzialności jakiejkolwiek radnych bezpośredniej, ponieważ tak jak cały czas o tym tutaj mówimy, to nie jest czynność prawna, która będzie, w której jakąkolwiek decyzję podejmuje Rada Miejska, czy burmistrz w zakresie oczywiście wykonania ewentualnie uchwały budżetowej, która dziś została powzięta. Natomiast no, ja tutaj nie widzę bezpośredniej odpowiedzialności jakiejkolwiek radnych Rady Miejskiej, a uchwała, tak jak mówimy, cały czas jest uchwałą intencyjną. Stanowisko Rady, proszę zauważyć, to nie jest taka sama uchwała, jak uchwała o wyrażeniu zgody, która była podejmowana, zresztą była podejmowana na podstawie uchwały określającej zasady zbywania, nabywania udziałów. Dziękuję bardzo. Pan radny Supronik. Witam serdecznie wszystkich. Przysłuchuję się tej dyskusji za i przeciw. Chciałbym swoje zdanie wyrazić Nauczony doświadczeniem z poprzedniej kadencji należałem do komisji specjalnej zajmującej się odpadami i składowiskiem odpadów w Karczach i uważam, że ta decyzja o przejęciu wszelkiej decyzyjności dokładnie odnośnie odpadów w naszej gminie Sokółka przez gminę Sokółka jest naprawdę dobrym posunięciem. Sam bym nigdy nie pozwolił na to, aby jakiś zewnętrzny podmiot decydował o odpadach w naszej gminie Sokółka. Mamy taką możliwość przyjęcia tego, decydowania o tym, jak to będzie się odbywało. Powinniśmy z tego skorzystać i pomóc w dokapitalizowaniu MPWiK, aby mogło wykupić MPO, ewentualnie wykupić MPO i decydować jako gmina, bo wiadomo, spółka MPWiK podlega pod gminę Sokółka. W pewnym stopniu możemy wpływać na to, jak będą przebiegały sprawy związane z odpadami w gminie Sokółka. Moim zdaniem jest takie i zagłosuję za tą uchwałą, chociaż jest to intencyjna uchwała, która nic nie wnosi, wyraża naszą opinię jako Rady Miejskiej, ale opinia też jest bardzo ważna w kreowaniu naszej polityki i celów, jakie będą realizowane przez władze wykonawcze. Jeżeli mogę, to tylko dopełnię. Przypomnę o Państwa uprawnieniach jako radnych gminnych. Co roku są sprawozdania z działalności spółek i co roku mają Państwo możliwość wypytania szczegółowego prezesów spółek, w tym prezesa MPWiK, jeżeli potencjalnie rzeczywiście rozważy i wykupi tę spółkę MPO, wówczas też Państwo będą mieli zapytania, co się dzieje w tej spółce i będziecie Państwo też jako radni mieć wpływ na to, co się dzieje w gminie Sokółka. Powiem może bardzo prostolinijnie, kuriozalnie i bardzo prostym, takim może uczniowskim językiem. My nie sprzedajemy zadań własnych gminy. My je w końcu odbieramy prywatnym inwestorom, mam nadzieję, że tak się stanie, i przejmujemy w 100% władztwo nad gospodarowaniem odpadami. Przywracamy Sokółkę ludziom, drodzy Państwo. Bardzo przyjemny Radny Kółkowski. Panie Burmistrzu, chciałem doprecyzować Pani wypowiedź, która przed chwilą miała miejsce. Czy na sesjach Rady Miejskiej, czy na jakby w momencie sprawozdań tych spółek naszych będziemy na temat śmieci rozmawiali z prezesem MPWiK czy z prezesem spółki córki MPWiK? Bo to jest takie dosyć istotne, żeby nie było później informacji takiej, że pan prezes Brańko nie udzieli nam informacji dotyczącej spółki córki, a prezesa spółki córki nie będzie. Czy jeszcze jakieś inne tłumaczenie będzie wykorzystywane, żeby nam informacji nie udzielić? Więc chciałbym teraz wiedzieć, z kim będziemy rozmawiać i kto nam będzie udzielał informacji i czy będzie się zasłaniało jakimiś tajemnicami handlowymi, niehandlowymi, takimi sprawami. Skoro jest to spółka, która w jakiś sposób jest własnością gminy, pośrednio czy bezpośrednio, jak my będziemy uzyskiwali informacje dotyczące tej spółki? Już odpowiadam. Nie wyobrażam sobie, żeby na komisjach bądź też na sesjach, gdzie są sprawozdania ze spółek, bądź gdzie są omawiane poszczególne sprawy, niekoniecznie w tej czerwcowej o sprawozdaniach, tak, ale na innych sesjach. Nie wyobrażam sobie, żeby na sesjach zabrakło, tak jak to zazwyczaj bywa, że są wszyscy dyrektorzy, prezesi spółek na sesjach, tak jest przyjęte. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło jednego czy drugiego prezesa, chyba że jakiś jest wyjazd służbowy, nie wiem, wypadek losowy. Ale obowiązek udzielenia informacji ma być albo przez jednego prezesa jako głównego właściciela, albo przez prezesa MPO. Obowiązkowo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Bardzo proszę, Pani Edwiga Wieniusiewicz. Dziękuję. Ja Chciałam zapytać burmistrza Sokółki w sprawie właśnie tej uchwały intencyjnej. Dlaczego akurat musi to być uchwała, skoro funkcjonuje na dzień dzisiejszy, jest w obiegu prawnym prawa miejscowego uchwała numer 64 przez 323 2013 roku z 29 maja 2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez gminę Sokółka udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które mówi: ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Upoważnia się burmistrza Sokółki do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowanie udziałów w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Sokółka na dany rok. Więc uchwały poprzednie, które zostały przez organ nadzorczy negatywnie ocenione, również między innymi z tego powodu były po prostu negatywnie ocenione jako z istotnym naruszeniem prawa, że Rada nie może w indywidualnych sprawach podejmować uchwał. No ja rozumiem, że to jest uchwała intencyjna, ale dlaczego mając na dzisiaj ważną tą uchwałę, burmistrz nie korzysta akurat z paragrafu 1 tej uchwały? No dobrze, Rada się zgadza na pieniądze w budżecie gminy na cel na przykład MPWiK, celem wniesienia wkładu pieniężnego. Ale dlaczego potrzebna jest akurat uchwała intencyjna w sprawie akurat wykupu właśnie spółki MPO? Przecież to jest jednoznaczne z zastosowaniem paragrafu 4 ust. 1. Już odpowiadam. Pani radna, rzeczywiście ma Pani rację, jest ta uchwała, natomiast nie ma zastosowania ten paragraf, o którym Pani mówi i nie jest to uchwała w trybie zniesienia nadzorczego, ponieważ nie wyrażacie tutaj, że wyrażam zgodę na objęcie i tak dalej. Tej uchwały nikt nie może obalić, znieść, unieważnić, ponieważ tak jak głosowaliście nad wsparciem burmistrza do budowy wiaduktu na ulicy Białostockiej, czy nad innymi, czy też nad budową dróg, na zwiększenie środków w województwie na budowę dróg, były takie uchwały, czy na S19, to jest też uchwała intencyjna. Ja od początku Państwa mówię, jeżeli chodzi o uchwałę, mówię Państwu i tłumaczę, że to jest tylko informacja, że Państwo popieracie takie działania, że Państwo jesteście świadomi, na co idą pieniądze, na zwiększenie wkładu, celem rozważenia, tak? Wszystko jest w uchwale napisane, żebyście Państwo wiedzieli. Ja jeszcze raz podkreślam, przeglądałam z kilku kadencji protokoły i rozmawiałam też z radnymi, którzy byli wielokrotnie radnymi, raz byli, raz nie, niektórzy są cały czas. I mi powiedziano, że były uchwały, były rozmowy, ale na przykład uchwały nie powzięto albo nie była wycofana, a inne rzeczy gdzieś się toczyły. Ja bym chciała, żeby to było klarowne i jasne, że Państwu taką informację wraz z prezesem MPWiK przedstawiliśmy, omówiliśmy i że Państwo wiedzą, co się dzieje w gminie Sokółka, jak również mieszkańcy. To, że bardzo nam zależy na tym, aby uporządkować gospodarkę odpadami w mieście Sokółka i żeby w 100% gmina Sokółka miała możliwość gospodarowania tymi odpadami, żeby nikt z zewnątrz, a nie osoba prywatna, nikt z zewnątrz nam naszą Sokółkę nie wszedł. Już mieliśmy problemy. To tylko dlatego, to jest informacyjnie, to ona nie podlega zaskarżeniu, ta uchwała. Ona jest, Pani radna, uchwałą intencyjną. Jej wojewoda nie może wzruszyć. Nie może, bo ona nie jest stanowiąca, ona jest intencyjna. Dziękuję Pani radna Wieniusiewicz. Wobec powyższego Pani Komisja pyta, czy w Pani kadencji miało zastosowanie ten paragraf 4, ta uchwała 2013 roku, która jest podjęta, kiedy miała zastosowanie, czy proszę podać przykład, kiedy ten paragraf 4.1 miałby zastosowanie? Pani radna, wtedy, tak jak ostatnio, wojewoda unieważnił uchwałę, prawda? Ponieważ wyraziliście Państwo zgodę. Powinniście Państwo wyrazić intencję. Tak jak teraz. I do kapitału. Już daję Pana pełnomocnika. Bardzo proszę, Pan Tomasz Brańko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w ostatnich dwóch tygodniach akurat skorzystaliśmy z tych zapisów i zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazaliśmy aktem notarialnym w formie aportu rzeczowego, to jest kwota około 4,5 miliona złotych, sieć wodno-kanalizacyjna. Także realizujemy. To zadanie było opublikowane możliwością zapłaty podatku VAT akurat w tym czasie. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jeszcze takie pytanie. Czy gmina Sokółka rozważała przez firmę Agromech stworzenie tego szoku? Bo tutaj ciągle mówimy o jakimś majątku. Pytanie, co jest droższe, skoro i tak na podstawie tych naszych informacji wynika, że nie będziemy budować w szoku na terenie MPO Sokółka. Czy w związku z tym jest jakieś, czy było rozważane na przykład, żeby przez właśnie Agromech? Już odpowiem. W tamtej kadencji no bardzo żałuję, że Państwa radnych nie było wszystkich, że to nie są ci sami radni, ale w tamtej kadencji Państwo radni, Panie Przewodniczący, myśmy omawiali szeroko temat powstania PSZOK-u i analizowaliśmy rzeczywiście, natomiast padła decyzja, że będziemy robić to przez MPWiK, jako że to są zadania własne gminy, natomiast Agromech, drodzy Państwo, bardzo proszę o spokój. Natomiast Agromech, jak sami Państwo wiecie, jest to taki twór, który nigdy nie powinien być własnością gminy, jakiejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma Agromech zadań własnych gminy. To tak samo, jakbyśmy przejęli na przykład, może to zbyt potężny przykład, ale Stocznię Gdańską. To nie jest zadanie własne gminy. I dlaczego w MPWiK i dlaczego na tamtych terenach? Dlatego, że po pierwsze można przez spółki, które są własnością 100% gminy, pozyskać środki zewnętrzne, tak jak tutaj na PSZOK. Agromech już by nie miał, bo nie ma zadań własnych gminy. To tylko PKD. Ale już rozmawialiśmy na etapie tego, co się dzieje w Agromechu, żeby jednak to dać spółce, która dobrze funkcjonuje, która się rozwija, ma potencjał i która ma też tereny, czyli MPWiK. To było jeszcze w tamtej kadencji. Ale Panie Burmistrzu, nie rozumiemy. Ja rozumiem, że MPWiK, tylko chodzi o to, że nie kupować MPO Sokółka i tej firmy, która według mnie nie jest nam do niczego potrzebna, a przynajmniej na tym etapie, a dokapitalizować Agromech poprzez też wykup tej firmy przez MPWiK. I mamy wtedy uratowanych pracowników, mamy spółkę uratowaną i możemy w ciągu jednego dnia rozszerzyć PKD Agromechu i mieć pieczenie na jednym ogniu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tylko że te rozważania na dzisiejszym etapie są ahistoryczne, no bo decyzja została o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podjęta przez poprzednią Radę dłuższy czas temu. Wówczas był termin składania wniosków. Wniosek został złożony. Był na tyle dobry, że tak jak wspominał tutaj Pan Prezes, jako jeden z dwóch w Polsce uzyskał akceptację grantodawcy, czyli w tym przypadku Narodowego Funduszu. I dzisiaj mieliśmy nie alternatywę taką, jaką przedstawia Pan Przewodniczący, czyli dokapitalizowanie, czyli kolejny wydatek gminy i ratowanie, chociaż ta spółka akurat ratowania na dzisiaj nie wymaga, też jest to przedstawiane w zbyt chyba czarnych barwach, ale mamy alternatywę w postaci taką, czy przyjąć dotację w wysokości, tak jak tutaj Pan Prezes wspominał, 3,5 miliona złotych już przyznano, czy też z niej rezygnować, wchodzić w dodatkowe koszty, dokapitalizować Agromech i liczyć na to, że na PSZOK uzyskamy 3,5 miliona złotych w przyszłości, na przykład za 2 czy za 3 lata, czy nie uzyskamy. To są rozważania czysto teoretyczne, historyczne. Mamy przyznaną dotację, mamy obowiązek wnieść wkład własny zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy. Jest chyba jakaś kontynuacja polityczna i merytoryczna, przynajmniej powinna być, więc no, rozważamy wariant może i fajny, natomiast nie realny. 2 miliony byłby w kieszeni. Znaczy mamy 3,5 miliona do wzięcia, tak, to są kieszenie. To są kieszenie. MPO Sokółka, tak byśmy dokapitalizowali 2 milionami. Ale nie mielibyśmy takich 3,5 wtedy. Dobrze, bardzo proszę pana radnego. Panie przewodniczący, ja tutaj bym chciał zgłosić wniosek o zakończenie dyskusji, gdyż to jest uchwała intencyjna, na pewno każdy radny ma swoje wyrażone zdanie i tutaj prosiłbym o przejście do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzę do głosowania wniosku. Mój wniosek jest taki, aby wykreślić z paragrafu 1 po przecinku, w tym rozważenie zakupu przez spółkę 100% udziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Sokółce z siedzibą ulica Targowa 1016 Sokółka, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000 12 55 70. Kto z państwa radnych jest za wykreśleniem tego, proszę o podniesienie ręki. Kto? 4 radnych. Kto jest przeciw? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Zgadza się. Przechodzimy do głosowania wniosku pani burmistrz zmniejszenia kwoty z 2 milionów do 1 800 000. Kto z państwa radnych jest na dokonanie takiej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam, jeszcze chyba Komisja Finansów. Tak? Komisja Finansów. Opinię bardzo proszę Komisji Finansów. Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wniosków nie podjęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę przygotować tablety. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania za pomocą podniesienia ręki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła.